Według starego przekazu Sabina była siostrą Wincentego i Chrystyny. Wincenty przybył z siostrami do Avilli Saragossy. Wszyscy troje byli chrześcijanami. Według przekazu mieli zginąć jako ofiary prześladowań w Avilli w czasie panowania rzymskiego cesarza Dioklecjana, najprawdopodobniej w roku 303. Przed śmiercią byli torturowani. Być może łamano im kości, a potem kamienowano. Następnie prawdopodobnie odcięto im głowę. Ich porzucone ciała zostały odnalezione po kilku latach. Nad grobem męczenników wzniesiono kościół. Obecnie w Avilli, w Bazylice Świętego Wincentego, można zobaczyć monumentalny grobowiec świętych Wincentego, Sabiny i Chrystyny, dzieło mistrza Fruchela. Grób umieszczony jest pod baldachimem, wykonanym w orientalnym stylu. Męczenników wspominają stare martyrologia oraz liturgia mozoarabska, co świadczy o ich wczesnym kulcie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy, Wincenty, Sabina i Chrystyna, osiągnęli chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc, osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ